Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie dzisiaj w takim krótkim filmie, który będzie testem, recenzją. Wielokrotnie prosiliście mnie o to, abym pokazał wam mikrofon, którym nagrywam podkłady do jakichś poradników, do artykułów, do innych takich rzeczy, na przykład do gameplay. Także to jest mikrofon, który widzicie tutaj obok mnie. Dokładnie jest to mikrofon firmy Logitech Model Desktop USB. Tak po prostu się nazywa, Logitech Desktop USB, coś w tym rodzaju. Wiem, że ten mikrofon już bardzo ciężko dostać, a może nawet nie da się go już dostać, kupić nigdzie oficjalnie. Może z jakichś starych zapasów, na przykład na Allegro, albo po prostu kupić go używany. Ten mikrofon, jak ja go kupowałem już chyba prawie 2 lata temu, kosztował jeszcze jakieś 120 zł, tak więc nie jest to też najtańszy mikrofon, jest też najdroższy. Jest na USB, co ma oczywiście swoje zalety, przez to ten mikrofon nagrywa naprawdę dobrze, głośno, wyraźnie. Brakuje mu jeszcze troszeczkę chociażby do Blue Yeti, natomiast dla moich takich potrzeb tutaj studyjnych jak najbardziej się sprawdza. Pokażę wam w tym filmie porównanie z dwoma innymi mikrofonami, sobie zobaczycie jak to wychodzi faktycznie i też porównacie sobie z dźwiękiem typowo z kamery wychodzącym. Tak więc zapraszam do oglądania. Ok, moi drodzy, tak więc na początek szybka prezentacja. Widzicie tutaj ten mikrofonik. Konstrukcja dość taka prosta, typowo biurkowa. Jak widzicie, wtyk USB. I to jest, moi drodzy, cyfrowy mikrofon z redukcją szumów. Co jest fajnego, ma łącznik, wyłącznik, który się przydaje. Możemy w każdej chwili przerwać nagrywanie. Mamy tutaj ekranowany przewód o długości 240 cm, czyli bardzo długi. Sam mikrofon wykonany jest bardzo porządnie, oczywiście jest regulowany. U mnie to już jest troszeczkę wyrobione. I mamy też taką dość ciężką, masywną podstawę z fajnymi antypoślizgami. Jak widzicie, to jest metalowy, a nie jakiś plastik. Tak więc jest wykonany naprawdę fajnie, fajnie trzyma się biurka. Bardzo dobrze można nim nagrywać. Niestety nie mam już żadnego opakowania tego mikrofonu, żeby wam przytoczyć dokładnie parametry techniczne. Jeśli poszukacie na jakichś starszych stronkach Logitecha, może jeszcze będą, ale generalnie ciężko to znaleźć. Natomiast co najciekawsze, oczywiście sam test dźwięku, zaraz do niego przejdziemy. Ok, moi drodzy, w tej chwili zrobimy sobie mały test. Pierwszy mikrofon porównawczy to będzie taki mikrofonik bardzo prosty, plastikowy, nic nie ważący, nic nie kosztujący, prawie że firmy Manta. Przy okazji posłuchajcie sobie teraz dokładnie, jak brzmi ten dźwięk nagrywany z kamery. Kamera Panasonic HCV520. Nie ma co prawda mikrofonu jakiegoś rewelacyjnego, natomiast do takich potrzeb typowo studyjnych myślę, że wystarcza. Ten dźwięk nie jest tragiczny. Jeśli pamiętacie kamerkę BenQ M23, którą miałem wcześniej, tamten dźwięk był dużo gorszy, ponieważ był bardziej cichy, zaszumiony i taki był jakiś pogłos, echo. Natomiast tutaj ten dźwięk jest bardziej realistyczny mimo wszystko. Ale dobra, teraz włączę nagrywanie i zobaczymy sobie, jak ta manta sobie poradzi. Będzie to potem wklejone na film i będziecie sobie porównywać. No dobrze, w tej chwili mówię do mikrofonu firmy Manta. Mikrofonu, który jest tylko kawałkiem plastiku i nie należy się po nim zbyt wiele spodziewać. Taki mikrofon kosztuje pewnie jakieś 5 do 10 zł maksymalnie. Ok, to by było na tyle. Teraz przejdziemy sobie na drugi mikrofon. I w tej chwili możecie słyszeć mój głos z tego właśnie małego mikrofoniku, z tego białego mikrofoniku, który w tej chwili widzicie. Nie mam pojęcia, ile kosztuje ten mikrofon, nie pamiętam nawet skąd go mam. Wydaje mi się, że był w zestawie z jakąś kamerką internetową i gdzieś go tam kiedyś wygrzebałem z jakichś takich niepotrzebnych rzeczy. No a że akurat nagrywam takie porównanie, to myślę, że ten mikrofon może się przydać. Ok, posłuchaliśmy troszeczkę, pora teraz przejść do właściwego tematu testu, czyli nagrywania mikrofonem Logitecha. No i teraz będziemy nagrywać z mikrofonu firmy Logitech, który jest naprawdę bardzo czuły, bardzo ładnie nagrywa. Nie należy tutaj w tym przypadku być zbyt blisko mikrofonu, ponieważ wtedy powstają jakieś przedmuchy zakłócenia. Natomiast jeśli sobie wyczujemy już dobrą odległość, to ten mikrofon jest po prostu niezastąpiony. Odpalam nagrywanie. No i w tej chwili mówię już do mikrofonu firmy Logitech USB Desktop Microphone. Mikrofon, który w tej chwili już jest ciężki do dostania, natomiast który ja osobiście uważam za bardzo dobry sprzęt i bardzo wart swojej ceny. Możecie w tej chwili posłuchać jakości dźwięku nagrywanego tym mikrofonem. Dla mnie sprawdził się idealnie i właśnie w poradnikach, w gameplayach, w takich rzeczach, gdzie po prostu nie nagrywam kamerą, tylko na przykład robię z jakichś screenów, z jakichś filmików prezentacje, a potem dogrywam swój komentarz poprzez mikrofon.
Minusem tego mikrofonu jest, że nawet jeśli bym miał kamerę z wyjściem na zewnętrzny mikrofon, nie podłączę go sobie bezpośrednio do kamery, co by było dużym ułatwieniem. Można go zastosować w ten sposób, że osobno nagrywam ścieżkę audio tym mikrofonem, osobno film, a potem składam wszystko w jedną całość. Ocencie w tej chwili, czy lepiej nagrywa ten mikrofon na USB, czy może mikrofon umieszczony w kamerze, a może bardziej spodobał Wam się dźwięk z któregoś z tych poprzednich tańszych mikrofonów, czyli mikrofonów Creative'a albo mikrofonu firmy Manta. I myślę, że w tym momencie test dźwięku możemy już zakończyć. I ok, moi drodzy, przetestowaliśmy sobie trzy mikrofony, mikrofon krawatowy i dwa mikrofony desktopowe, z czego dwa mikrofony były podłączane przez mini jacka do karty dźwiękowej, a mikrofon Logitecha był podłączany bezpośrednio przez USB do naszego komputera. Mam nadzieję, że zaspokoiłem tym filmem Waszą ciekawość na temat tego, czym nagrywam poradniki pulpitowe gameplaye i że ten test Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam też na kolejne filmy. Pozdrawiam Was, cześć!